Na wstępie chciałem Wam pokazać już efekt końcowy. Dogrywam już tak jakby po realizacji całego odcinka. Szyny zostały pomalowane, wózki też zostały pomalowane na taki niebieski kolor. I to się tak prezentuje. Także zapraszam do oglądania, jak to zostało zrobione. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Widzicie tutaj ładnie, ładny kolor czerwony. O, tak Wam pokażę. Część elementów już jest pomalowana, ale to w sumie nie o tym ten odcinek. Ale tutaj cała już jest ładnie zrobiona. Ta wanna tak zwana. Ale dzisiaj zajmujemy się czymś innym. Dzisiaj nie będzie o tym pojeździe. Dzisiaj będzie związane coś z tymi oto rzeczami. Nie, piesek? Dobra, dobra, uciekaj, uciekaj. Będziemy robić wózek do rozpołowienia Maseja. Mam tutaj rolki od bramy przesuwnej. Co mi się wydaje, że powinno to jakoś zdać egzamin na takiej rolce. Szyny tam też będą, to w późniejszym etapie odcinka. A teraz zajmiemy się budową i spawaniem wózka. Zrobimy tak dwa wózki. Jeden stacjonarny, że on będzie tylko się przesuwał bez żadnych rolek. A drugi będzie jezdny, czyli na tych rolkach będzie się przesuwał na szynie. Czyli ten jezdny będzie, można powiedzieć, umiejscowiony pod silnikiem. O. A ten stacjonarny, skrzynia i kabina. O. Z tego względu, że po prostu nie mam czasu robić drugiego, takiego samego, a wystarczy jeden jezdny. W razie czego, jak coś, to można dorobić kółeczka czy coś, nie będzie problemu. Tutaj mamy materiał. Materiał mamy kupiony ze złomowca. Jest to profil 50 na 50, a ścianka to jest bodajże 3 albo 4. Zaraz tutaj zmierzymy. Przepraszam, to ścianka to jest piątka, 5 mm. Wydaje mi się, że to już powinno wytrzymać. W tym później wytniemy jakieś takie odpowiedniej długości fragmenty. Nie wiem, powiedzmy gdzieś tyle. Około 40 cm, może 35. Zobaczymy, jak to będzie na miarce pokazywało. Wywiercimy na równo otwory z jednej i z drugiej strony. Wywiercimy i tutaj będą mocowane kółka, czyli te rolki do wózka i później jakieś poprzeczki. Siłownik jest zakupiony, a jakiś nieduży, 10 ton powinien wystarczyć. Umiejscowimy go na środku, jeszcze zrobimy takie taką możliwość, że będzie można w razie czego go podnieść, bo jak wiecie, on nie ma jakiegoś dużego zakresu. Wysokość maksymalna 38 cm, wysokość minimalna 20, czyli 18,5 cm może wycisnąć do góry. A więc jakiś podeścig, jakiś drewniany czy coś się położy tak na tym, żeby było wyżej. No i jeszcze tutaj w tych szynach, które będą, zrobimy otwory zabezpieczające w razie czego, jakby coś miało się wydarzyć z siłownikiem, żeby nam powiedzmy cała ta konstrukcja nie opadła na dół, to będą bolce zabezpieczające na danej wysokości. Zrobiłem tam kilka regulacji. Zobaczymy, jak to będzie szło. Także cóż, ja na razie zabieram się za mierzenie tego profilu. Dotniemy kawałki, później skoczymy to na wiertarce stołowej, wiercimy otwory i będziemy działać. Wszystko Wam tutaj pokażę, bo mało jest takich filmików na YouTube, jak robią takie wózki. Ja też nie robiłem nigdy takiego wózka, więc to będzie moja pierwsza taka akcja. A mam nadzieję, że jakoś to sklekotam. Coś nie coś potrafię, jak to się mówi. Posmarkać z pawarką też się posmarka, także myślę, że się będzie trzymał. Podstawy, suwmiarki się zna.
Także jest dobrze, no dobra, działamy. Dobra, mamy już zapunktowane. Mamy już tutaj otworki, gdzie mają być wiercone. Ogólnie cała długość to 45 cm. Od końca rolki będą na wymiarze tutaj, no 10 cm tutaj macie od końca, czyli to, że tak powiem, 25. No rozstaw między rolkami będzie 25, tak? Dobrze mówię. Zaraz sobie jakieś wiertło najpierw znajdziemy, takie jakieś małe, żeby tylko rozpocząć świercenie, a później już będziemy lecieć na grubo z chyba wiertłem 20, bo otwór musi być 20, nie wiem. Może sobie damy takie. Będzie. Przejedzie nam do końca. Luksus. To jest taka prowizoryczna wiertareczka, ale jak na moje, że tak powiem, potrzeby. Daję egzamin. Tu sobie tak wyśmiemy. Trzeba by rękawiczki założyć. Woda jest. Dobra, jest. Można by wymazać. Proszę, że tym się zajmował. Będziemy musieli jeszcze wiercić na wylot. Najpierw sobie wlaśniemy tutaj. Aktualizacja prac. Mamy już wywiercone otworki. Tak to się prezentuje. Troszeczkę podczyściłem, żeby lepiej się spawało. Tutaj tak samo. I co? I poprzeczki. Poprzeczki będą zamontowane. Coś takiego. Muszę jeszcze wymierzyć, tak żeby tutaj też o śrubę nie przeszkadzało. O, coś takiego. Tutaj całość to, z tego co pamiętam, 40 cm. Te 40. Poprzeczki 30 i teraz pospawamy, tutaj będzie lewarek, w razie czego będzie można jeszcze coś tutaj położyć do góry. I zaraz tutaj wezmę spawarkę, przyłapę, pomierzymy kąty, nie kąty, kotangensy, sinusy, kosinusy i będzie praktycznie wózek, podstawa wózka będzie gotowa. O. Mamy już złapane, że tak powiem. Teraz będziemy spawać, co prawda deszczyk zaczyna kropić, ale myślę, że to szybko teraz zaraz zaspawam. Wymiary, jakie tu są wymiary, już wam mówię. Wymiary to od krawędzi końcowej 14 cm. No i z tej tak samo 14. No to lewarek albo jakiś podkład drewniany i może dalej być. Będzie dalej lewarek, tutaj będzie mocowanie wieżyczki, tej takiej, która będzie ruchoma. Ale najpierw to teraz pospawam to na gotowo. Tu jeszcze może jakieś zrobimy zastrzały, żeby to wzmocnić. I tyle. No, biorę się za spawanie.
myślę, że będzie. Ja spawam dalej na gotowo z jednej, z drugiej strony, tu jeszcze zaspawuję i widzimy się w dalszym etapie, jak będziemy robić tak jakby tą wieżyczkę. Kolejna aktualizacja, mianowicie tak to teraz się prezentuje. Wstępnie miało być to zrobione na profilach, ale niestety jeden profil nie wchodzi w drugi, a tam dosłownie mało brakuje, by trzeba było cały ten profil, który znajduje się tutaj, szlifować go. Znalazłem takie rurki u siebie i będzie, że tak powiem, na rurkach. Tutaj wstępnie jest już tak wyosiołowane, w cudzysłowie. Teraz tylko trzeba delikatnie przyspawać. Tutaj jest elektroda, żeby to się wszystko zgadzało, że tak powiem, zabezpieczenie głównie tej podstawki, która będzie ruchoma. No i teraz tylko muszę wziąć spawarką i pocykać to, żeby się to jakoś trzymało. Kąty są wszystkie zachowane, tutaj jak i tutaj, i jeszcze tutaj w trakcie spawania też wszystko dolega elegancko, także nic, tylko załączyć spawarkę i cykamy to, i później będziemy myśleć, jak dalej wywiercić otwory w tej ruchomej ramce. Dzień drugi zmagań z tym wózkiem. Wczoraj już nie nagrywałem bardzo dalszych prac, bo już się ciemno zrobiło, trochę mi się zeszło. I tak to teraz się prezentuje. Kółeczka zamontowane. Między kółeczko a łożysko jeszcze poszła podkładka, żeby tutaj nie tarło o profil. Tak, jest to przyłapane, nie jest to jeszcze jakoś skręcone na maksa. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to będzie funkcjonować. Trochę ciężko było tutaj z tymi otworami trafić, żeby to było w osi, ale jakoś się, powiedzmy, udało. Jakieś małe niedociągnięcia są, ale funkcjonować będzie funkcjonowało. Tutaj trzeba by wyjąć. Wyjąłem. O, cyk, macie regulację. Regulacja jest chyba aż na 70 cm, bądź więcej. O, dość sporo. Nie wiem, czy jeszcze muszę tutaj pod spód zaspawać, wspawać taki kawałek płaskownika, tylko od spodu, żeby to jakoś, ten otwór zniwelować, no bo tutaj będzie przychodził siłownik. I zrobię jeszcze tutaj jakieś zastrzały z boku do tych rurek i myślę, że powinno być. Miałem jeszcze tu jakieś robić, ale wydaje mi się, że nie będzie to konieczne. Także jeszcze tutaj dospawam jakieś tam mam chyba resztki, jakieś blachy czy coś, tak żeby tylko było i powinno być. Jeden wózek będzie skończony, będzie trzeba jeszcze zrobić drugi, no to już będzie bez kółek, będzie taki stacjonarny, a ten będzie przesuwny. Także cóż, ja tutaj dospawam, obszlifuję i jak już będzie, że tak powiem, gotowy, na gotowo, pokażę wam efekt końcowy tego wózka, a później zajmiemy się tym drugim, no i zajmiemy się jeszcze szyną prowadzącą. Z jednej strony już, że tak powiem, przyłapane. Teraz jeszcze tutaj trzeba dolną krawędź przyspawać. Takie będą zastrzały z blachy, nie wiem jaka to jest, chyba czwórka. I praktycznie wózek będzie skończony. Tak mi się wydaje, że więcej chyba nie będzie potrzeba żadnych jakichś takich zastrzałów czy czegoś takiego.
Kur, ale dobrze. Łop. To się wyt. Chyba się nie urwie. Dokończę jeszcze tam. Obszlifuję go i będzie wózek zrobiony. Drugi wózek wraz w zasadzie stojak jest zrobiony, pospawany na wzór tamtego, tylko po prostu ten nie ma kółek. Zaraz tutaj jeszcze robię szyny prowadzące i tak naprawdę wózek będzie już gotowy. Coś tam się go jeszcze pomaluje, żeby jakoś w miarę wyglądał, żeby nie rdzewiał, bo jest też dość, teraz jest po prostu oczyszczony, także szkoda byłoby tego, żeby to po prostu nam rdza przykryła, także pomalujemy jakąś farbą i wyschnie i będzie gotowy do użytku, że tak powiem. Tam jest na kółkach, ten jest stacjonarny, tutaj szyny, jeszcze jakieś płaskowniki dam po środku i wózek będzie gotowy. Wózeczek już skończony, tutaj stacjonarny, jak mówiłem, a tutaj ten, który będzie jeździł po szynach. Szyny już zrobione, tutaj zaspawane kątownikiem, no i tutaj po środku dany płaskownik i tu na końcu też dany płaskownik, żeby się to nie rozjeżdżało. No i tak to się prezentuje, ciasno, ale działa. Widzicie, odjeżdżamy, tutaj jeszcze regulacja, trochę roboty było, ale warto. Teraz jeszcze podmalujemy i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jakiś ładny kolorek zrobimy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zachęcam do zrobienia takiego czegoś, no trochę roboty jest, ale jak ktoś ma jakieś tam minimalne zdolności manualne, spawarkę w domu, to z pewnością sobie zrobi takie coś, na pewno to ułatwi pracę, czy to przy takim traktorze, czy przy takim, no czy nawet przy Maseju. Także dzięki za uwagę, zostawcie łapeczkę w górę, subika i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!